Siemanko moi drodzy. Było sporo próśb o pokazanie w jaki sposób rozpisać szafkę narożną. Spróbujemy to zrobić w takiej formie na programie Prosto. Mam nadzieję, że uda się tutaj wam to zobrazować i pokazać w jaki sposób to zrobić. Bez zbędnego gadania przechodzimy do rzeczy. Na początku ukryję sobie fronty. Jak widzicie, mamy tutaj szafkę narożną. Przyłączę sobie na widok z góry, żeby wytłumaczyć wam w ogóle o co tutaj chodzi. Szafka jest 900 na 900 mm i teraz wytłumaczę co to oznacza. Szafki robię odsunięte od ściany po 50 mm. W tym miejscu mogę wam to pokazać. 50 mm tutaj jest dokładnie tak samo, również 50 mm. I teraz mój wymiar 900 to jest wymiar od ściany do końca szafki, czyli 900 mm to jest wymiar, ile zajmuje nam w kuchni ta szafka, a nie wymiar samej szafki. Z racji, że tutaj mamy 50 mm, to tutaj nasza szafka będzie miała 850. I w drugą stronę jest dokładnie to samo. Przełączmy widok na perspektywę i zaczniemy sobie od naszych boków. Szafka ma wysokość 820, nóżki mają wysokości 100 mm, czyli sam korpus ma 720, tutaj możemy sobie w programie podejrzeć wymiary. Wysokość 720, głębokość 510, czyli widzimy tutaj, że jeśli bok ma 510 i jest odsunięty od ściany 50 mm, oznacza to, że stąd do ściany mamy 560 mm. Zapiszemy sobie wymiar naszych boków. Piszemy to w notatniku. 720 to jest wysokość. Zaznaczymy sobie w ten sposób okleinowanie. Na 510. Tutaj okleimy z dwóch stron, czyli zarówno od góry, jak i od dołu nasz bok. I zapiszemy sobie dwie sztuki, ponieważ dwa boki są takie same. Teraz przechodzimy do wieńców. Wieniec pokażę Wam w taki sposób tutaj na kształcie. Będzie mi się to minimalizowało, ale sobie z tym jakoś poradzę. I tutaj mamy pokazany wymiar naszych wieńców, czyli szafka nasza jak ma 850, w tym miejscu jest bok 18 mm. Jak go odejmiemy, zostaje nam 832 i dokładnie ten sam wymiar z drugiej strony. Tutaj oczywiście głębokości przy naszych bokach mamy również na 510, czyli tak jak nasze boki, a wycięcie wychodzi nam automatycznie jeśli sobie wpiszemy te wymiary dookoła. I tutaj w tym przypadku mamy 322 na 322. Jeśli dołożymy grubość boku 18 mm, to wtedy od tej krawędzi wycięcia do końca szafki będziemy mieli 340 i tak samo z drugiej strony. Tutaj oczywiście w tym miejscu to wycięcie należy okleić. Reszta krawędzi jest nieokleinowana. Możecie wycięcie tego typu i okleinowanie zlecić stolarni, ale równie dobrze możecie wykonać to samemu. Jest gdzieś chyba u mnie film na kanale, w jaki sposób wykonywałem tego typu pracę. I tutaj górny wieniec będzie miał dokładnie ten sam wymiar, jak dolny. Zapiszemy sobie w naszym notatniku. My to po prostu zapiszemy jako 832. Na 832. Bez żadnego oklejnowania napiszemy sobie dwie sztuki, bo góra i dół. W taki sposób byśmy to zrobili, gdybyśmy chcieli to wycięcie wykonywać sami. Jeśli chcemy, żeby zrobili nam to na stolarni, to musimy im sporządzić taki rysunek, jak tutaj widzicie. Ok, zamkniemy to sobie. Więce nasze mamy załatwione. Tutaj jeszcze usuniemy sobie teraz na chwilę plecy z hdf i zobaczycie, że z tyłu wstawiona jest taka listwa, pionowo, która oczywiście wiąże nam cały korpus. Konstrukcyjna listwa, i ona ma wymiar 684 na 150. 684 z tego powodu, jak widzicie na rysunku. Wysokość szafki jest 720, minus górny wieniec i dolny wieniec 36. Mamy. Nie to. Mamy 684. No i jest zrobiona na 150, co, jak jest, yy, co jest jak najbardziej ok. Ja kiedyś robiłem na 100 mm, ale 150 jest mocniejsze i wydaje się w porządku. Tutaj, jeśli ktoś by chciał, to oczywiście zamiast takiej listwy, możecie sobie zrobić na jednej stronie. Przeblokować ten wymiar, żeby Wam pokazać. Na jednej stronie możecie sobie zrobić pełne plecy z osiemnastki, a tylko na drugiej stronie dać HDF-kę. Będzie to wtedy rozwiązanie mocniejsze. Dobrze, i teraz przejdźmy do półki. Mamy tutaj naszą półkę. Jeśli bym sobie to wycięcie usunął. To zobaczycie, że wymiar półki jest dokładnie taki sam jak wymiar wieńców, czyli 832 na 832. Różni się to tym, że z przodu robię półkę płytszą o 5 mm, czyli tutaj zamiast 510 jest wymiar 505. Tak samo tutaj. Co oczywiście jest równoznaczne z tym, że wycięcie mamy o te 5 mm większe. Czyli w tym przypadku 327 i 327. Oczywiście to wycięcie również okleinujemy. Dodamy sobie tutaj to wycięcie. To wycięcie należy dodać podczas montażu. Eee, policzę sobie szybko. Na kalkulatorze 832 minus nasza listwa 150 mm, 682. Chcemy, żeby nam tutaj zostało 682. Ok, dodamy sobie jeszcze jeden plusik. Tutaj ustawimy grubość na 18 i mamy nasz kształt zrobiony tutaj w trakcie montażu wycinamy sobie to. Oczywiście takie wycięcie też możecie zlecić na stolarni. Powinni wam to bez problemu wykonać. Jeśli sobie ukryjemy to listwę. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj z tym wycięciem. Dobrze. Teraz yy, zapiszemy sobie oczywiście te wymiary, czyli tutaj. Do wieńców mogę sobie dodać półkę, czyli będzie w sumie trzy sztuki, bo wymiar zewnętrzny półki jest taki sam. Tutaj, jeśli chodzi o półkę, to myślę, że warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Tutaj nie ma. Kolor jest jednolity, więc nie ma z tym żadnego problemu, ale jeśli byście mieli jakąś płytę drewnopodobną, i byście mieli słoje na przykład w którymś kierunku, może zaraz to yy, pokażemy jakoś szybko. Zmienimy sobie materiał. Wybierzmy sobie yy, płyty. Coś zegera, reprodukcję drewna i damy sobie, a cokolwiek nie ma to znaczenia. Dobrze. Mamy tutaj naniesiony kolor. Drewnopodobny, przenieśmy sobie ten kolor na dolny wieniec i przenieśmy go sobie na półkę. I teraz, jak widzicie, słoje we wszystkich elementach lecą w tym samym kierunku, i żebyście nie pomylili, wycinając sobie półce na tą listwę, i żebyście nie zrobili tego wycięcia w drugą stronę. Jeśli macie narożnik prosty i wymiar półki jest taki sam w jedną stronę i taki sam, w drugą stronę. Jeśli to pomylicie. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Jeśli zrobicie to w taki sposób, to sami widzicie, że nie wygląda to fajnie. Więc to jest też rzecz, na którą trzeba koniecznie. Zwrócić uwagę. Dobra, już zostawię to w takim kolorze, jak jest. Możemy nawet sobie teraz zmienić wszystkie elementy naszej szafki na ten kolor i zostawiamy to w taki sposób. Przejdźmy do zapisania naszych elementów. Czyli tylna listwa, wymiar 684, oklejona po jednej długości na 150, bez klejenia jedna sztuka. Przejdźmy teraz do rozpisania naszej HDF-ki. hdf w szafkach dolnych, gdzie jest po prostu przybita z tyłu do korpusu, nie robię tutaj żadnych żazów, palców i tym podobnych. Obliczam ją w taki sposób, że z wysokości i z szerokości odejmuję po 5 mm, czyli w naszym przypadku zapiszmy sobie, że to jest HDF. W naszym przypadku będzie to wymiar wysokość 715 na szerokość. 845. Zapiszmy sobie dwie sztuki. Dwie sztuki będą takie same. I HDF mamy rozpisane. Przejdźmy teraz do frontów. Dobrze, jak widzicie, jest tutaj na jednym froncie uchwyt. Jest on tak jakby w środku narożnika. Z tego powodu, że ta szafka jest otwierana, ten front otwiera się na prawo, a później łapie się ręką za front i otwiera się drugi na lewo. Ja stosuję takie rozwiązanie. Fronty są zamontowane wtedy na zawiasach, czy to z Hetisza 165 stopni, czy z Bluma, chyba 175. Z tego co dobrze kojarzę. I to rozwiązanie sprawdza się najlepiej. Nie korzystam z zawiasów uzupełniających w taki sposób, że ten uchwyt przyniesiony jest tutaj i są połączone fronty ze sobą, ponieważ one wtedy już dosyć sporo ważą. Zazwyczaj kończy się to na tym, że po jakimś czasie one. Opadają. Dodatkowo, podczas zamykania może się zdarzyć, że będziemy obijać front w szafce obok. Więc ja zostaję już tak naprawdę od wielu lat przy takim rozwiązaniu, przy tych szafkach narożnych, i ono sprawdza mi się najlepiej. Przejdźmy do wymiaru frontu. Wysokość wykonuję na 713. Oczywiście zaznaczymy sobie. Okleinowanie. 713 i ustawiam je w taki sposób, że zostawiam na dole 2 mm luzu i na górze zostaje mi 5 mm. Tak się przyzwyczaiłem i robię tak zawsze, że tutaj od dołu 2 mm zostawiam z tego powodu, że ludzie czasami wyciągają cokoły, sprzątają sobie pod szafkami. Jeśli robię fronty na równo z dołem i po jakimś czasie zdarzy się, że one troszkę opadną, nie chcę, żeby podczas wyciągania co koło ktoś obijał te fronty. Wolę zrobić tak bezpiecznie w ten sposób, to nie jest w ogóle widoczne i jest ok. Dobrze, szerokość frontów. Może przejdźmy sobie na plan. Tutaj powinno być to lepiej widoczne. Pamiętamy, że wymiar naszego górnego wieńca był, weźmiemy sobie kalkulator, był 832, i jeśli dodamy do tego nasz bok, mieliśmy 850. I teraz odejmiemy sobie bok po przeciwnej stronie, czyli minus 510. I tak jak mówiłem wcześniej, 340 zostaje nam od wycięcia do końca szafki, i to jest nasze miejsce, w którym musimy zmieścić się z frontem. Tutaj od strony zawiasów zawsze zostawiam 2 mm luzu, czyli zrobimy sobie minus 2 mm. I tutaj program automatycznie. Tak zrobił, ale to jest rozwiązane bardzo dobrze, że ten front nie jest do samego końca, tylko jest krótszy. Krótszy jest z tego powodu, że tutaj najczęściej, jeśli mamy zrobione to wycięcie w wieńcu, to jest to robione frezem i tutaj jest delikatne zaokrąglenie. Jeśli zrobilibyśmy front tutaj na pełny wymiar, czy tam z luzem 2 jest szansa, że nie, do, nie domykałby się nam do końca, nie dolegałby do wieńców, tylko opierałby się tutaj o to zaokrąglenie. Dlatego bezpiecznie jest robić go krótszego. Tutaj w tym przypadku jest zrobione 6 mm luzu. 6 mm mamy luzu i my dokładnie. Czyli ja, jeśli robię taką szafkę, robię dokładnie w ten sam sposób, czyli minus 6 mm i zostaje nam 332 i to jest szerokość naszego frontu. Zapiszmy sobie 332, oczywiście okleinowanie i jedna sztuka. Za chwilę rozpiszemy sobie drugi front. Sprawdźmy, czy wymiar się. Zgadza według tego, co mamy w programie. Widzimy tutaj 332, dokładnie to, co zapisaliśmy. Przejdźmy teraz do drugiego frontu. Oczywiście w tej sytuacji również mamy miejsca 340 mm. I teraz tutaj przy zawiasie zostawiamy tak samo 2 mm, czyli minus 2, zostaje nam 338. Jeśli mamy front o grubości 18 mm, to odejmujemy sobie grubość tego frontu, czyli minus 18 mm, zostaje nam 320, i teraz jedyne co zostało nam jeszcze odjąć, to jaką chcemy mieć szczelinę w tym miejscu. W programie jest tutaj szczelina 4 mm. Nie musimy się do tego zastosować, możemy ją sobie zmniejszyć, ale równie dobrze możemy ją zostawić, jeśli podczas montażu okaże się, że ta szczelina jest za szeroka. Tutaj pod ten front możemy podkleić odbojnik silikonowy i automatycznie ta szczelina nam się zmniejszy. Tutaj chyba nie odjąłem tych 4 mm, więc sobie jeszcze odejmę i wychodzi nam front 316 szerokość. Sprawdźmy czy tak jest w rzeczywistości. Dokładnie tutaj, jak widzicie, jest 316. Zapiszemy sobie ten froncik, czyli wysokość ta sama, 713, okleinowanie i na 316 jedna sztuka. Tym oto sposobem mamy szafkę rozpisaną nie jest to trudne, oczywiście to, że ja mam tutaj narożnik patrząc po ścianie 900 na 900, to nie jest tak, że to musi być taka ta szafka, możecie te wymiary sobie zmienić. Oczywiście należy pamiętać tutaj, żeby po otwarciu był dobry dostęp do tej szafki, czyli nie zmniejszyć jakoś bardzo tych frontów, bo będzie to słabo, ale jeśli byśmy mieli na przykład yy, narożnik. 1000 na 800 to w dalszym ciągu byłoby to w porządku, dostęp by byłby dobry i oczywiście rozpisujemy to w taki sam sposób, tylko po prostu wtedy wychodzą nam inne wymiary wieńców i frontów. Myślę, że wytłumaczyłem to dosyć jasno. Tutaj w programie wydaje mi się, że można to dosyć fajnie zobrazować, żeby wam przedstawić Napiszcie w komentarzu, czy również robicie w taki sposób, czy może robicie to inaczej. I napiszcie, czy taka forma Wam się podoba. Jeśli tak, to będziemy kontynuować i przerabiać sobie kolejne szatki. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam.